Zaskakujący scenariusz. Ten wybieg pozwoli zamknąć Schmidta? W sobotę, 28 września, ponownie głośno zrobiło się o Tomaszu Schmidcie. Skompromitowany były polski sędzia opublikował serię dziwnych wpisów w mediach społecznościowych. Co mogą oznaczać i jaki będą miały wpływ na przyszłe losy Polaka, oto fakt zapytał Roberta Hedę, byłego oficera agencji wywiadu. Ten mówi nam o niebezpiecznej grze służb i możliwych scenariuszach. Jak informowaliśmy, w piątek wieczorem na profilu społecznościowym 54-latka pojawiły się, inne niż bywało to wcześniej, wpisy. Zawierały wiele błędów ortograficznych i niejako przeczyły narracji, że konto jest prowadzone przez białoruskie służby. Polski zdrajca udostępnił m.in. link do piosenki niemieckiego zespołu metalowego Erdling, podkreślając, że go lubi. Następnie zwyzywał Białorusinów, pisząc, że ci idoci z Białorusi nigdy tego nie zrozumieją, teraz żegnam się z tawmi, pisownia oryginalna, prawdopodobnie miało być wami. Za to mnie zabiją, dodał. Białoruś. Dziwna aktywność Tomasza Schmidta w internecie. Fakt postanowił poszukać odpowiedzi na pytanie, z czego może wynikać nietypowa aktywność Polaka. Przypomnijmy. W ostatnim czasie nie był mocno aktywny w internecie. Czy nagłe ożywienie może być nieprzypadkowe? Zapytaliśmy o to Roberta Chedę. To jest jakaś gra białoruskich służb, a dokładnie rosyjskich, bo wiadomo, że jest stała współpraca. To jest obliczone na grę operacyjną. On być może ustawia się w pozycji oferenta dla polskiego wywiadu, przemyślał, popełnił błąd i wysyła sygnał, że chce to odkręcić. To jest agent, który chce się odwrócić. W tym przypadku to jest jednak karkołomne dla niego i naszych służb, jeśli podjęłyby kontakt, słyszymy. Cheda zaznacza, że historia sowieckich uciekinierów świadczy o tym, że dostał takie zadanie od KGB. Tu potrzebna byłaby pomoc amerykańska, bo my nie mamy specjalnych doświadczeń w przyjmowaniu odwróconych agentów, mówi były oficer agencji wywiadu. Nasze służby podchodząc do niego muszą zakładać scenariusz, że to jest gra służb białoruskich, podkreśla. Stwierdza, że tacy ludzie jak Schmidt są skończeni. Jaka go przyszłość czeka? On wie, że w razie czego będzie pierwszy do odstrzału, komentuje Cheda. Będą próbowali odwróconym agentem uplasować swojego człowieka w Polsce z powrotem. Zakładam, że polskie służby wiedzą, o co chodzi. Gra polska może polegać na ściągnięciu go do Polski i zamknięciu. Gra białoruska na tym, żeby wszedł w dialog z polskimi służbami i rozpoznawał nasze cele, ocenia Cheda. Podkreśla, że z całą pewnością Schmidt samodzielnie nie podejmuje decyzji. Nie ma na to szans, bo by wydał na siebie wyrok śmierci. To wszystko wskazuje na grę służb, podsumowuje były oficer agencji wywiadu.